Jacek Trzeciak, 17. Mirosław Myśliński, 18. Zdzisław Leszczyński, 19. Andrzej Dziuba. Trener Radomska Piotr Mandrysz. Na ławce rezerwowych pozostawił Borkowskiego, Dopierałę, Jelonkowskiej, Jóźwiak, Kowalczyk, Klepczyński i Markiewicz. W bramce Legii Wojciech Kowalewski, a później z dwójką Siergiej Omeljańczuk, numer 3 to Wojciech Szala, 4 Tomasz Jarzębowski, 6 Maciej Murawski, 7 Adam Majewski, 8 Cezary Kucharski, 9 Stanko Świtlica, 18 Jacek Magiera, 20 to Mariusz Piekarski, 21 Radosław Wróblewski, trener Dragomir Okuka i rezerwowi w Legii Boruc Kiełbowicz, Wukowicz, Bojarski, Mazurkiewicz. Taktyka radomska 4-5-1. Tutaj myślę, że gra jednym napastnikiem jest powodowana tym, że Radomsko potrzebuje punktów. Dużo będzie zależało od Myślińskiego, który od niedawna zaczyna mecze od pierwszych minut, i Leszczyńskiego w środku doświadczonych zawodników. I ustawienie Legii 3-5-2, dwóch napastników. Wiadomo, trener Okuka szuka tutaj swojej szansy na pierwsze zwycięstwo Legii od 4 kolejek na własnym stadionie, jeszcze od rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Po raz pierwszy od pierwszej minuty w tym sezonie Mariusz Piekarski, uzupełniający napastników. Pan Piotr Wieczerzak z Krakowa w towarzystwie Piotra Piejki, to arbiter z Wrocławia, i Łukasza Bartosika, także z Krakowa. Kapitanowie obu zespołów, Cezary Kucharski, Mirosław Kalita, Radomsko w białych strojach, Legia w zielonych z białymi elementami. No i za moment rozpoczniemy to bardzo ważne dla obu drużyn spotkanie. Jeszcze koncentracja w zespole Legii i trener Okuka. Silna pozycja w klubie przyłazienkowskiej, chociaż wyniki tej pozycji jakby nie potwierdzały. Tak, myślę, że jak na razie nie wiem, czy można mówić w ogóle o silnej pozycji tego trenera, jeśli chodzi nawet o polski rynek. Dlatego, że za nim idą wyniki, a na razie ich nie ma. Mówiąc o silnej pozycji, miałem na myśli poparcie działaczy. Są takie kluby, kiedy już po dwóch porażkach trener traci pracę. Tutaj jest duże zaufanie do trenera Okuki. Legia już zmieniła wystarczająco dużo trenerów, bo chyba 5, więc myślę, że w tej chwili potrzeba jest może troszeczkę więcej ciągłości pracy, ale nad pozycją trzeba zapracować, a działacze nie grają. Z pewnością o dużych umiejętnościach, jeszcze z dużymi możliwościami. W pewnym momencie tego kariera źle się potoczyła, ale teraz będzie miał okazję naprawić niektóre błędy i pokazać swoją wartość. Jarzębowski przed momentem z Wróblewskim, teraz znów w jego kierunku podanie, ale przejęli piłkę goście. Walczy tutaj w okolicach linii środkowej Mirosław Kalita. Przekonany, że aut należał się jego drużynie, ale arbiter miał jednak inne zdanie. Zbyt mocne podanie było teraz w kierunku Piekarskiego. Stracili legioniści piłkę i szansa dla Radomska. W porę jednak wrócił Maciej Murawski, ale stracił piłkę Majewski. Wódkiewicz wychodzi tutaj prawą stroną, lekko chyba przytrzymywany za rękę Jacek Trzeciak. Gramy dalej, pokazał jednak arbiter. Kucharski, przy nim już dwóch, trzech zawodników, próbował mu wyjść na pozycję Wróblewski. Siła złego na jednego jednak, a teraz to wszystko zakończyło się faulem na Mirosławie Myślińskim. O, właśnie na tym piłkarzu, jednym z najstarszych w naszej lidze, najbardziej doświadczonych, to Piotr Mandrysz, jeszcze w poprzednim sezonie grający trener Radomska, też doskonale znany z boisk pierwszoligowych. I legioniści. Na razie te pierwsze minuty, przynajmniej na środku boiska, pod ich kontrolą. Jarzębowski, znów z Wróblewskim. Póki co większość prób ataków Legii lewą stroną boiska i na razie bez efektu. Wszystko to kończy się gdzieś tak w okolicach pola karnego ekipy z Radomska. A goście wcale nie nastawieni na obronę. Szukają szansy w kontratakach. Wywalczył piłkę Kalita. No i teraz nie wiem, czy to mądre było wycofanie na własną połowę. Tam z przodu co prawda piłkarze
Radomska byli dość dobrze pilnowani przez rywali, ale być może należało jednak szukać szansy właśnie w ataku, bo takie rozgrywanie piłki aż do własnego bramkarza może zakończyć się przypadkowym błędem i groźną sytuacją. Szulcimar. W przypadku Radomska bardzo ważne jest, aby zespół utrzymywał się przy piłce. Nie pozwolił Legii rozgrywać swoje akcje ofensywne. Tutaj czas pracuje dla nich na tym stadionie. Próbują legioniści przeszkadzać rywalom już na ich połowie. Teraz Marcin Nowak. Jacek Trzeciak. Myśliński. Znów piłka wraca pod pole karne zespołu z Radomska. Nie może łapać piłki, wyparło, bowiem było to podanie celowe od jego zawodnika. Teraz błąd w sumie troszeczkę w ustawieniu Legii, bo dwójka napastników, która gra pressingiem, druga linia musi wyjść, aby ich wspomóc. I tutaj niepotrzebnie w ogóle oni biegają. Kalita przenosi ciężar gry na prawą stronę. Marcin Nowak, reprezentant młodzieżówki Zesława Ćmikiewicza. Myśliński w pole karne. No i mamy rzut karny. Wbiegał w pole karne Dziuba. Podążał za nim Maciej Murawski. Za chwilę zobaczymy to na powtórce. Pan Piotr Wieczerzak nie miał najmniejszej wątpliwości. Zobaczmy. Faul jest. Tutaj nie można mieć pretensji do sędziego za odgwizdanie. Z tym, że Murawski niepotrzebnie, myślę, w ten sposób atakował zawodnika Radomska, dlatego że w przyjęciu piłki zawodnik Radomska popełnił błąd i ta piłka w sumie zmierzała w środek pola karnego, czyli w stronę Murawskiego. Artur Prokop i Wojciech Kowalewski. Prokop. No i zaczęło się sensacyjnie. Piątek to drugi gol w ekstraklasie piłkarzy z Radomska. Ten pierwszy padł w poprzedniej kolejce, a strzelił go wówczas w meczu z Ruchem Chorzów, zwycięskim meczu 1-0. Andrzej Dziuba, ten, który był faulowany teraz w polu karnym przez Murawskiego. Całkowicie zmylił Prokop Kowalewskiego. Teraz bardzo ładne zachowanie kibiców Legii, którzy dodają otuchy swemu bramkarzowi. Karne to jest wielka loteria dla bramkarzy, no i tutaj Kowalewski żadnego błędu nie popełnił. Wybrał lewy ruch, Prokop posłał piłkę w zupełnie inną stronę. Zaczęło się zatem fatalnie dla gospodarzy, którzy, to chyba charakterystyczne, nie bardzo potrafią grać przeciwko zespołom uważanym za drużyny średnie w naszej lidze, czy drużyny słabsze. To było chociażby z Gruchlinem i to nie tylko teraz w tym sezonie, ale też i w poprzednich, kiedy Gruchlin był oceniany jeszcze dużo niżej, kiedy bronił się przed spadkiem, też nie potrafił sobie poradzić, Legia nie potrafiła sobie poradzić z tym zespołem. Tak, ja myślę, że problemem Legii jest w ogóle gra na własnym stadionie. Tutaj wiadomo, że każdy zespół przyjeżdża z myślą przede wszystkim o obronie. I tutaj Legia ma duże kłopoty w rozgrywaniu ataku pozycyjnego. Nie ma pomysłu na akcję ofensywną. Cezary Kucharski próbował prawą stroną, ale wyjechał z piłką już za końcową linię boiska i od bramki wznawiać grę będzie wyparło. Podziękowanie Kucharskiego w kierunku partnerów za to podanie. No ale zakończone jednak dla Legii niepomyślnie. No i mina trenera Okuki mówi chyba wszystko. No ale to jest to, co mówiliśmy wcześniej, że dwójka zawodników Legii próbuje grać pressingiem, a Radomsko nie rezygnuje. Myśliński w tym momencie. Z dystansu nieznacznie nad poprzeczką. A druga linia nie wspomaga ich, także tutaj tracą niepotrzebnie siły. Za Myślińskim podążał Murawski, już chyba bał się, mimo że to było daleko przed polem karnym, ostro przeszkadzać rywalowi. Właściwie tak biegł obok, tylko pozwolił piłkarzowi Radomska na to uderzenie. I znów Wróblewski lewą stroną. Teraz może być groźnie, ale nie zdążyli tam jego koledzy zamknąć akcji. Mało aktywny
Adam Majewski, a spóźnił się Wojciech Szala, który na prawej stronie w pomocy zastępuje dziś kontuzjowanego Bartosza Karwana. No to jest dla Szali pozycja bardzo nietypowa. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Wróblewski tymczasem zdążył już przejść na prawą stronę boiska, aby wykonać ten rzut rożny. I skuteczna interwencja Andrzeja Dziuby. Jeszcze legioniści nie ma, oczywiście spalonego. Tam popatrzył pan Wieczerak w stronę swojego asystenta. Kucharski, gramy dalej. Gwizd na trybunach, ale takie nieśmiałe, a więc chyba tam rzeczywiście słuszna decyzja arbitra, przewinienie nie było. No i znów niebezpiecznie przez moment pod polem karnym Legii wchodził tam Folc. Tak, ale tutaj Legia pozostawia jednego Morawskiego w pojedynkach 1-1 z zawodnikiem, a Morawski jest zawsze zawodnikiem ostatnim, więc tutaj każdy wygrany pojedynek stwarza sytuację bramkową. Mówiłem o tych chorobach zawodników i kontuzjach, na które narzekał trener Okuka. Murawski przed tym spotkaniem też mówił, że jest chory, że ma temperaturę, no ale zdecydował wyjść na boisko. Na razie z efektem dla swojego zespołu niekorzystnym, bo po jego przewinieniu Radomsko zdobyło bramkę z rzutu karnego. Kalita. Dużym błędem Legii jest od początkowych minut pierwszej połowy to, że próbują grać za bardzo indywidualnie. Tutaj bardzo dużo strat, wdają się w dryblingi, jest mało ruchu. Wojciech Szala, już przy nim jest Dziuba. Kucharski w kierunku Szali, ale dobrze zablokowany. Ładnie Szala wychodził. Mariusz Piekarski poradził sobie z Kalitą i bezradnie rozłożył ręce, bo ją dopiero teraz wyszedł mu na prawej stronie Adam Majewski, no ale to dośrodkowanie Majewskiego zakończone efektem takim, jakim przed momentem widzieliśmy, no i gwizdami kibiców. Adam Majewski po przejściu z Lecha do Legii miał bardzo dobry okres występów, ale ostatnio jakby stracił tą swoją dyspozycję. Zresztą tak jak większość drużyny warszawskiej, no i przyznać trzeba, że rozczarowuje. Dziesięć minut meczu za nami. Legia przegrywa z Radomskiem 0-1. Mariusz Piekarski. Nie do niego jednak to podanie z autu i stracili gospodarze piłkę. Legia już bez Wojciecha Kowalczyka, który tropem Janusza Wójcika podążył na Cypr. Dość krytyczne wypowiedzi czytałem po tej decyzji Kowalczyka. Byli tacy kibice, którzy zarzucali mu, że no, pokazał, na czym, jak właściwie ta jego miłość do Legii naprawdę wyglądała, skoro opuścił zespół w trudnej sytuacji. Ale Kowalczyk niezbyt był chyba zadowolony ze współpracy z trenerem Okuchą, choć oczywiście grywał w tych ligowych meczach. No i w swoim charakterystycznym stylu powiedział przed wyjazdem na Cypr: ja tu jeszcze kiedyś wrócę. Poza tym bardzo krytycznie wypowiadał się przed wyjazdem o piłkarzach z Jugosławii, których ściągnął Okuka, między innymi o Świetlicy. Powiedział, że takich jak Świetlica to w naszej trzeciej lidze jest kilkudziesięciu. Być może Świetlica musi pokazać tutaj, co potrafi. Wojtek, myślę, był troszeczkę rozgoryczony, ale moim zdaniem popełnił błąd z tego względu, że dochodził do formy po długim okresie niegrania w piłkę i tutaj powinien on poczekać i naprawdę dojść do wysokiej formy i wtedy dopiero ewentualnie wypowiadać się na temat innych. Rzut wolny dla Radomska. Andrzej Dziuba pokazuje, że ten mur Legii stoi jeszcze zbyt blisko. Pan Piotr Wieczerzak jest też tego samego zdania. Kalita. Ale po tym zagraniu, krótkim rozegraniu tego rzutu wolnego, piłkarze Legii mieli już prawo
opuścić mur i o tyle skutecznie, że zostało to zablokowane uderzenie rzutu wolnego. Teraz bardzo dobra sytuacja Polca, ale wcześniej gwizdek sędziego, więc bramka nie zostałaby uznana. Spokój, pokrzykuje z ławki rezerwowych Piotr Mandrysz, chyba jeden z najbardziej niespokojnych trenerów w naszej lidze. On jeszcze niedawno grał, także tutaj jeszcze te nerwy są takie bardziej świeże. On jeszcze pewnie by chętnie jeszcze pograł. Grał, tak. Kiedy rozmawiałem z nim, powiedział taką rzecz, że no też stwierdziłem, że powinien jeszcze może pomóc drużynie, bo przydałby się doświadczony zawodnik. Mówi, wiesz, jak zawodnik z pola straci piłkę, a zrobi to trener jakoś inaczej. Radomsko prowadzi w Warszawie 1-0 i wcale nie zamierza bronić tego wyniku. Myśliński lepszy od Piekarskiego, ale na krótko, bo tam włączył się któryś z kolegów piłkarza Legii. Mariusz Piekarski spokojnie popatrzył na lewą stronę i teraz dobre, długie podanie w kierunku Wróblewskiego. Wróblewski troszkę zbyt daleko walczył jeszcze z Marcinem Nowakiem, ale piłka dla Radomska zza linii bocznej. Marcin Nowak powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski, podobnie jak z Legii Radosław Wróblewski na mecze z Norwegią i z Białorusią. I jeszcze raz z autu goście przytrzymywany Foltz przez Jarzębowskiego, ale sam też przy tej walce o piłkę przewinił. Takiego zdania byli sędziowie. Mieliśmy rzut wolny dla Legii. Jarzębowski. Zbyt krótko w kierunku Murawskiego. Cofnięty Foltz do Kality, ten od razu do Trzeciaka. Trzeciak, ale ma tylko Foltza. Tymczasem już 5-6 legionistów wróciło pod własne pole karne. Kalita na lewą stronę, jednak za plecy Dziuby. Teraz Leszczyński. No i skończyło się to wszystko na tym, że spokojnie Kowalewski może rozpoczynać akcję Legii. Niedobrze Majewski. Znów goście lewą stroną. Kowalewski asekurował teraz słupek, pozwolił piłce opuścić boisko, a strzelał Andrzej Dziuba. Ten, który w poprzedniej kolejce z rzutu wolnego trafił do siatki Chorzowskiego Ruchu i dzięki czemu Radomsko odniosło pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie, wygrywając z Chorzowianami 1-0. Myśliński w meczu z Ruchem wykonał bardzo solidną, taką czarną robotę. Nie miał już siły, aby dotrwać do końca spotkania, ale schodząc z boiska otrzymał wówczas bardzo duże brawa od kibiców. Wutkiewicz. Foltz. No i pan Wieczerzak uznał, że to Foltz faulował Jarzębowskiego, choć wydawało mi się, że to piłkarz Legii przytrzymywał zawodnika Radomska, uniemożliwiając mu rozegranie akcji. Wróblewski, ale niedobre przyjęcie i wyparł. Radosław Wróblewski wystawiany przez pewien czas jako napastnik. Nie za bardzo to się sprawdzało. Dzisiaj znowu na swojej takiej ulubionej pozycji w roli pomocnika. No i próbuje od początku spotkania, chyba najbardziej widoczny piłkarz. Może dlatego, że Legia z uporem gra głównie lewą stroną boiska w zespole Legii. I znów goście, ale źle to zostało rozegrane. Majewski. Fatalnie prezentuje się piłkarz Legii w tym spotkaniu, przynajmniej dotąd. Kolejna strata tego zawodnika.
nie tylko on, dlatego że to co mówiliśmy, tutaj legioniści niepotrzebnie grają indywidualnie, wdają się w pojedynki. Zawodnika Radomska, mało gry kombinacyjnej przede wszystkim. Trzeciak z prawej strony dośrodkowywał, ale tam nikt nie zamknął akcji. Szala główką w kierunku Kowalewskiego. No i skoro zagranie było głową, to bramkarz Legii mógł łapać piłkę. I znów piłkarze warszawscy i znów stracili piłkę. Wraca Folcel, teraz zaspał uprzedzony. Piekarski zdecyduje się na uderzenie, ale tym razem to uderzenie nie wyszło. Mariusz Piekarski potrafi bardzo efektownie zakończyć indywidualną akcję. A będziemy mieli w zespole z Warszawy zmianę. Już w trakcie pierwszej połowy przygotowany jest do wejścia do gry Aleksander Wukowicz. Tymczasem pod bramką Radomska dość gorąco, troszkę tam pogubił się w pewnym momencie, Bogusław Wyparło, a opuści plac gry ten, który przyczynił się do rzutu karnego dla rywali, czyli Maciej Murawski. Mówiłem już, twierdził, że rozpoczynał mecz z temperaturą, że ostatnio chorował na anginę. Być może rzeczywiście i być może to miało wpływ na jego słabszą formę. Wchodzi Wukowicz zatem. Piłkarz sprowadzony przez trenera Okuchę właśnie z Jugosławii. Wukowicz powitany gwizdami kibiców Legii, co ciekawe. No ale to kibice w Warszawie na Łazienkowskiej to chyba taka specyficzna grupa. Potrafią rzeczywiście wspaniale dopingować swój zespół, ale potrafią też być bardzo dla swoich piłkarzy nieprzyjemni. Uwaga, bo w ataku Legia Kucharski. No i mamy bramkę. Radosław Wróblewski. 21 minuta meczu i zawodnik z numerem 21 zdobywa gola na 1-1. A podawał ten, który otrzymał przy wejściu taką porcję gwizdów, czyli Aleksander Wukowicz. Tak, ale tutaj błąd kompletny trzeciaka. Dał się przeknąć w polu karnym. Nie można w ten sposób dać łatwo wygrać pojedynku główkowego, tym bardziej, że był bliżej piłki. Taki gol z niczego, przyznam. Miał w polu karnym piłkę Kucharski, był odwrócony plecami do bramki. Odegrał w kierunku Wukowicza, ten błyskawicznie z pierwszej piłki dośrodkował. No i trzeba oddać Wróblewskiemu to, co królewskie. Walczył do końca, wykorzystał słabość rywala. Oczywiście. Zrobił to, co powinien zrobić. Mamy 1-1. Teraz faulowany trzeciak. Pochwaliliśmy Radosława Wróblewskiego za to, że skutecznie powalczył z Trzeciakiem przy bramce. Teraz taki faul niezbyt przyjemny, ale już wszystko w porządku. Trzeciak, no i wreszcie dobra interwencja Adama Majewskiego. Ożywili się troszkę kibice Legii, no ale to 1-1 wcale ich nie satysfakcjonuje. Przed momentem Kowalewski takim klepnięciem podziękował Wróblewskiemu za tę bramkę. A z rzutu rożnego goście. Wódkiewicz w polu karnym legionistów. Dobrze gra głową, trzeba wykorzystać jego wzrost też. Sprowadzony za Miki Wronki już w trakcie sezonu. No dobrze gra głową, ale teraz bał się. Piłka zbyt nisko, bał się, że Szala może próbować wybić nogą i nie zdecydował się tam właśnie włożyć głowy. W ogóle ciekawa pozycja Wódkiewicza tutaj w Radomsku po lewej stronie boiska. Nie był zdecydowany prezes Tadeusz Dąbrowski co do przedłużenia umowy z Kalitą i sprowadzenia Wódkiewicza. Przedłużenie umowy z Kalitą dlatego, że skończył się okres wypożyczenia i trzeba było Kalitę za Miki wykupić.
Były bardzo gorące negocjacje z panem Pawłem Janasem. W końcu, kiedy już wydawało się, że nic z tych transferów nie będzie, pan Dąbrowski doszedł do porozumienia i z prezesem Amiki, z wiceprezesem, i także z piłkarzami, bowiem z tego co wiem, to i Wutkiewicz i Kalita chcieli podpisać krótkie kontrakty. Nawet była mowa tam w przypadku Wutkiewicza o półrocznym zaledwie. A pan Dąbrowski stwierdził, że jak już kupuje, to chce ich na dłużej. I w tej sytuacji kontrakty są bodajże dwuletnie. Jeden do jednego zatem przy Łazienkowskiej. Z autu Legia Omeljańczuk. Pokazał mu się Piekarski. Krótko z Majewskim i znów Omeljańczuk. W kierunku Wukowicia, ale przejęli goście. Folc na lewo. Tutaj jest Leszczyński. No ale z przodu był osamotniony Folc. Trener Piotr Andrysz ustawia swój zespół dość defensywnie, z jednym napastnikiem, z zagęszczeniem środka pola, z pięcioma pomocnikami. Tak samo ustawił drużynę w poprzedniej kolejce w meczu z Ruchem Chorzów. I co ciekawe, stroną przeważającą był Ruch, ale nic z tego kompletnie nie wynikało. Natomiast groźniejsi byli piłkarze z Radomska. Teraz błąd Żulsimara. Kucharski na lewej stronie, ale nie wykorzystał tego prezentu. Zdenerwowany trener Kuka tym razem może mieć słuszne zastrzeżenia do Cezarego Kucharskiego. On sam zresztą nie jest zadowolony z tej akcji zakończonej posłaniem piłki poza bramkę gości. Cezary dużo strat w dzisiejszym spotkaniu. Mało efektywny. Bardzo ładnie wypadło. Na piątym metrze pewnie. Mimo że tam było dwóch, trzech zawodników. Teraz Folc. I znów nie ma żadnego z partnerów w przodzie. Wybijał piłkę Omeljańczuk. Pan Wieczorzak uznał, że Folc był faulowany. Atakowany był na pewno z tyłu, no ale noga piłkarza Legii trafiła jednak w piłkę. Wyjątkowo spokojny w tym momencie Piotr Mandrysz. Zamyślony. Ale zapewne jeszcze w tym spotkaniu kilka razy zobaczymy w akcji tego trenera. Błąd legionistów. Kalita. Myśliński. Leszczyński. I znów Myśliński. Teraz widać doświadczenie, mimo tego, że stracił piłkę. Ale po zagraniu piłki wyszedł na pozycję, można było od razu do niego dograć piłkę z powrotem. To jest to, co mają właśnie zawodnicy już z niemałym stażem ligowym. A przed momentem potwierdziło się, co Jacek Zieber mówił kilkadziesiąt sekund wcześniej. Mieliśmy kolejną stratę Cezarego Kucharskiego na środku boiska. Na szczęście dla Legii błąd naprawiony przez kolegów pana Czarka. Chyba było trafienie w rękę po tym zagraniu Wróblewskiego, ale gramy dalej. Nie było spalonego zdaniem arbitrów. No i teraz zamykał akcję Wojciech Szala. Ale piłka ku rozczarowaniu kibiców Legii ponad poprzeczką. Nie wiem, czy Jarzębowski nie był na spalonym. To ujęcie kamery nam tego nie wyjaśnia. Być może rzeczywiście tam któryś z obrońców Famegu został. W każdym razie ładne to było podanie w jego kierunku Wukowicza, tego, który podał Wróblewskiemu na głowę przy wyrównującej bramce dla Legii. Tak, widać, że zawodnik wszechstronny, bo dośrodkowywał z prawej nogi, teraz z lewej nogi. Trzeciak, Folc teraz na prawej stronie, no ale komu? Z pierwszej piłki w kierunku Wróblewskiego. Teraz brawa od kibiców. Jest przy Wróblewskim Żulsimar. Wróblewski. No i
bramka i tak by nie została uznana. Znów uderzał Szala, tym razem celnie. Miał problemy z obroną, tego uderzenia wyparło. Zobaczmy, dobra decyzja Wojciecha Szali, ale tam był faulowany przez Kucharskiego Marcin Nowak. Nie zdążył zablokować tego uderzenia Artur Prochop. Być może to też przeszkodziło zasłoniętemu nieco Wyparle w dobrej interwencji. Tym razem jednak więcej szczęścia po stronie gości. To jest bardzo ważne, bo wejście Bukowicza, kiedy ten nie stara się prowadzić piłki, zagra od razu bezpośrednio do partnera, bez prowadzenia, od razu Legia stwarza więcej sytuacji. Trener Okuka mówi o Wukowiczu, że ten piłkarz, kiedy już dojdzie do pełni formy, bo ma pewne zaległości, może właściwie grać w każdym miejscu linii środkowej, zarówno za Piekarskiego, jak i no, chociażby za tego, za którego wszedł, za Macieja Murawskiego. Wukowicz z Partizana Belgrad grał w tym klubie jeszcze jako junior, później 50 spotkań w Ekstraklasie i twierdzi, że jego marzeniem jest powrót do tego Partizana, bowiem ostatnio grał już w innym klubie jugosłowiańskim. A Wukowicz mówi o Partizanie, że dla niego jest to najlepszy klub świata. Gramy dalej, Legia Kucharski, no i gramy dalej, pokazuje pan Piotr Wieczezak. Zdenerwowany Cezary Kucharski, przekonany, że był faulowany. Arbiter był stosunkowo blisko, jednoznacznie pokazał, że nic tam w polu karnym nie było. No i widzicie państwo reakcję trenera Okuki. Nie mamy czasu na powtórkę, bowiem była próba akcji Legii znów pod polem karnym Radomska i Wróblewski z autu. Wyjazd pokrzykują z ławki rezerwowych piłkarze i trenerzy Radomska. No ale od pewnego czasu z tym wyjazdem jest już coraz trudniej. Legia po wyrównującej bramce coraz częściej przed polem karnym zespołu z Radomska. Chociaż teraz faulowany Folc. No i szansa na chwilę oddechu, na przeprowadzenie jakiejś groźniejszej akcji właśnie dla przyjezdnych. Myśliński. Folc. Jest trzeciak. Bardzo ładnie Wukowicz. Ale teraz niedobre podanie. Zbyt mocne w kierunku Szali. Szala przy okazji jeszcze faulował. Faulował właśnie Wutkiewicza. I kolejny rzut wolny dla Radomska. Niezależnie od tego niezbyt dobrego podania teraz, to trzeba przyznać, że wejście Wukowicza ożywiło grę Legii. Przyspieszyło przede wszystkim tę akcję. Tak, ten zawodnik próbuje rozgrywać akcję z pierwszej piłki bez zbędnego przetrzymywania na środku boiska. No a co najważniejsze, po podaniu Wukowicza, a wcześniejszym rozegraniu piłki przez Kucharskiego, Legia wyrównała na 1-1. Uwaga, szansa dla gospodarzy. Piekarski, ale w trudnej pozycji, faulowany teraz przez Rusymara. A wcześniej wreszcie pokazał się niewidoczny przez dłuższy czas inny z piłkarzy z Jugosławii, Świtlica, który podawał właśnie w kierunku Piekarskiego. Teraz Świtlica w okolicach piłki, tam z tego miejsca, gdzie wykonywany będzie rzut wolny. Przesuwa mur piłkarzy z Radomska pan Piotr Wieczerzak.
Świdnica 2-1. 35. minuta meczu. Zupełnie niewidoczny do tej pory Świdnica. Popisał się bardzo efektownym uderzeniem. Nawet nie próbowali rozgrywać tego rzutu wolnego piłkarza Legii. Zostawili to wszystko Świdnicy. A ten, proszę zobaczyć, ponad murem. Bardzo ładny, wykonany rzut wolny. Bo nie miał szans, wyparło. Tak, wyparło, tutaj nie mógł nic zrobić. Dobrze podkręcona piłka, dużym łukiem zatoczonym wpadła do siatki. Stanko Świdnica na 2-1, wcześniej Wróblewski na 1-1 po dośrodkowaniu Wukowicza. Krytykują kibice Legii i trenera Okukę, i piłkarzy sprowadzonych przez niego z Jugosławii, no, ale teraz właśnie im zawdzięczają ten radosny nastrój. Nie widzieli tego państwo, bo prezentowaliśmy powtórki bramki, ale tuż po strzeleniu gola Stanko Świdnica podbiegł do linii autowej, wpadł w objęcia trenera Okuki. A teraz żółta kartka dla Radosława Wróblewskiego. No i słychać w tle te radosne śpiewy kibiców Legii. Faulowany był Myśliński przez Wróblewskiego. A skoro o kibicach Legii mówimy, no to tak podobno, tak twierdzi prezes klubu Leszek Miklas podczas wyjazdowego meczu Pucharze UEFA, kiedy to kibice Legii wpadli w pewnym momencie na boisko po strzelonym golu przez warszawski zespół. Podobno przekazali zawodnikom, że jeśli tak dalej pójdzie, to oni, kibice, postarają się spuścić Legię do drugiej ligi, choćby za cenę rozrób i walkowerów. Po to tylko, aby pożegnać obecny zarząd klubu. Myślę, że trochę zagrzały się główki niektórym. Trzeba trochę spokoju. Legia jest z pewnością zespołem, który zawsze będzie walczył o najwyższe cele w polskiej lidze i tutaj takie postępowanie byłoby naganne. Faktem jest, że fani z Warszawy od kilku lat oczekują na kolejny tytuł mistrza Polski. No i zamiast tego tytułu na koniec kilku ostatnich sezonów musieli przemykać gorzkie pigułki, i to nie tylko dlatego, że Legia zajmowała drugie, trzecie czy czwarte miejsce w lidze, ale za sprawą niezbyt ciekawej gry piłkarzy, niespełniającej ich oczekiwań. Faulowany Wojciech Szala, będzie kolejna szansa dla gospodarzy, którzy prowadzą 2-1, choć po 5 minutach gry przegrywali z Radomskiem 0-1 po rzucie karnym. Piotr Mandryż z niepokojem spogląda w kierunku pola karnego. Teraz nie Świdnica, Mariusz Piekarski, który też potrafi uderzyć z dystansu. Ruch w polu karnym, jest tam 6 piłkarzy w zielonych strojach, nieco więcej w białych, ale Piekarski zbyt głęboko i wyparło. Asekurowany jeszcze przez partnera, nie miał najmniejszych problemów z wyłapaniem piłki. Kowalewski na prawej stronie, sporo swobody, Mariusz Piekarski. Teraz Szala. Łukowicz. Piekarski. Chyba bez komentarza pozostawimy to zagranie. Mirosław Kalita spogląda w kierunku własnego pola karnego, jak rozegrają piłkę jego partnerzy. A ci na razie trochę wszerz. Może teraz Wutkiewicz do przodu, chociaż nie ma tam swobody żaden z jego kolegów. Dziuba, ale teraz dobrze legioniści nie pozwalają już tak bezkarnie przedostawać się rywalom
pod własne pole karne. Jak miało to miejsce na początku spotkania? Legia prowadzi 2-1. Nie zmienia to jednak faktu, że poziom gry nie jest rewelacyjny. Bardzo dużo błędów w obu zespołach. Teraz znów Wukowicz ładnie w kierunku Kucharskiego, a Kucharski znów stracił. Radosław Wróblewski uzyskał to, co chciał uzyskać, czyli piłkę z autu. Kucharski. Piekarski na prawej stronie był niepilnowany Szala, ale nie widzieli go chyba partnerzy. Znów tutaj z uporem lewą stroną Jarzębowski. I kolejne zagranie. Tak chyba tylko po to, żeby pozbyć się piłki, bo tam nikt z legionistów Wyparła nie był w stanie zagrozić. Jarzębowski do Piekarskiego. Wukowicz. Uprzedzony Kucharski przez Wódkiewicza. Kalita. Wódkiewicz, dobrze Majewski. Szansa dla gospodarzy. Mariusz Piekarski na prawą stronę. No i niedobre podanie. Był bliżej Wukowicz, tymczasem Piekarski zagrał tam, gdzie powinien być Szala, ale tam Szali jeszcze nie było. Pokazuje Wukowicz, że atakował piłkę, ale za to zagranie, które zobaczymy za moment na powtórce, za atak jednak w nogi otrzymał żółtą kartkę. Dobra decyzja sędziego. To druga żółta kartka na razie w tym spotkaniu i druga dla piłkarza Legii. Wcześniej kartonik ujrzał Radosław Wróblewski. Jules Simar na lewą stronę. Na środku tradycyjnie Kalita. No i Marcin Nowak chyba mógł powalczyć o przejęcie tej piłki. Za późno ruszył do tego podania Kality. Jego ruch był wymuszony właśnie zagraniem swojego partnera. I w ataku legioniści. Nie zdecydował się na podanie w kierunku Omeliańczuka. Jego partner, stracona szansa, teraz Piekarski, faulowany przez Myślińskiego. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo Mariusza Piekarskiego zbyt często trapią urazy i kontuzje. Rzeczywiście Piekarski do Majewskiego, a zatem już w pełni dyspozycji. Groźne było to uderzenie z dystansu Omeliańczuka. Nie ruszył się nawet. Wyparło, tak, kontrolował tylko, przepraszam, wzrokiem piłkę. I chyba modlił się, by nie wpadł się tak. W słupku. Strzał zaskakujący faktycznie. On tutaj wyparło, mógłby mieć pretensję, że żaden z zawodników jego nie wyskoczył, żeby zablokować ten strzał, ale on też powinien być bardziej skoncentrowany i musi się spodziewać. Ale może właśnie takich uderzeń z dystansu rzeczywiście brakuje w wykonaniu piłkarzy Legii, bo nie tylko rzutów wolnych, ale właśnie prób takich z akcji jak Omeliańczuka. Kiedy wyparło, nie spodziewał się takiego uderzenia, był przekonany zapewne, że legioniści będą znowu rozgrywać piłkę w środku boiska z jednej na drugą stronę. Szala. Kucharski. Powoli zbliża się do końca pierwsza część meczu. Legia prowadzi 2-1.
ale swoją grą na pewno nie może zadowolić kibiców. Kowalewski. Piekarski do Świetlicy, no i Świetlica stracił piłkę. Jedno, jedyne efektowne uderzenie Świetlicy z rzutu wolnego, ale bardzo ważne, bowiem na wagę 2-1. Teraz wydawało mi się, że Dziuba był faulowany, ale arbiter pokazał, gramy dalej. A wracając do Stanko Świetlicy, trener Okucha mówi o nim, że on ma zdobywać bramki. Może przestać na boisku cały mecz, ważne, żeby strzelił gola. Dość oryginalne podejście trenera do pracy zawodnika. Był kiedyś Jacku w lidze hiszpańskiej Semp Emil Butragenio. Też truchtał po boisku, truchtał, w końcu dostawał jedno, dwa podania i rozstrzygał losy meczu. Tak, ale to co powiedziałeś, rozstrzygał. Czyli potrafił skonstruować akcję ofensywną, wykończyć akcję kolegów, bądź też samemu zorganizować cokolwiek. A tutaj zobaczymy, no, daj Boże Legii, aby miała więcej rzutów wolnych. No nie wiem, co w tym momencie pomyślą o Jacku Zioberze fani z Radomska. No ale powiedzmy tak, daj Boże Legii dużo rzutów wolnych w rewanżowym meczu Pucharu UEFA. Wtedy będziemy wszyscy trzymać kciuki za każdy polski zespół. Minutę doliczył arbiter do pierwszej części gry, no a Cezary Kucharski odpuścił Żulcimarowi. Kucharski ukarany ostatnio karą w zawieszeniu za, jak stwierdził PZPN, celowe uderzenie rywala, piłkarza Śląska Wrocław. Już po gwizdku, po akcji sędziego, za celowe uderzenie w głowę Krzysztofa Szewczyka. Teraz jakby chyba nie chciał ryzykować, ma ten zawieszenie na miesiąc bodajże. Ja myślę, że lepiej pokazywać swoje umiejętności na boisku, niż prowokować do czegokolwiek. Ale nie chcę chyba ryzykować ostrych stać, żeby nie być posądzonym znowu o jakąś złośliwość celową. Ja myślę, że nikt go nie ukaże za to, że walczy, czy jest to o piłkę. To tutaj nie ma o czym mówić. W każdym bądź razie Legia prowadzi 2-1 do przerwy, ale mimo wszystko moim zdaniem rozczarowuje. Radomsko niespodziewanie objęło prowadzenie na początku meczu, no a później też nie zamierzało bronić tego wyniku. Radosław Wróblewski i Stanko Świetlica strzelcami bramek dla zespołu gospodarzy, a Artur Prokop z karnego dla zespołu gości.